kolejna. Jesteśmy ekipą z restauracji Między Bułkami, tak? Wiadomo, że więcej czasu spędzamy w pracy, to jest jak nasz drugi dom. I Mikołaj to jest nasz ulubiony gość właśnie w tym domie, tak? Którego zawsze się cieszymy, jest naszą rodziną. On jak przyjdzie, nam zawsze poprawia humor. To jest zawsze uśmiech, nigdy to nie było jakiegoś złego humoru czy coś. To zawsze hej, hej, cześć, cześć, całunki, buziaczki, nie? I od razu wszyscy się cieszą. Uśmiech na twarzy, od razu, kurczę, nie wiem, jak nie masz nawet nastroju, to i tak zawsze ten podniesie ten nastrój do góry. No jak Mikołaj powiedział, jesteśmy częścią jego życia. On jak nie przyjedzie do Warszawy, to zawsze... Zawsze wpada do naszego domu. Tak, z tą walizką swoją idzie tam do podziemia. Ja kojarzę po prostu z dzieciństwa kojarzę, tak? U nas jest okrągły, bo my robimy troszeczkę inaczej. U nas piec wygląda tak, że on jest taki kamienny, tak? I my robimy tak, że do środka wchodzi pani i to po prostu lepie, tak? Do tego. I właśnie z tego wychodzi chleb. I on, no on troszeczkę się różni, tak? Bo nasz chleb jest inaczej zrobiony, ale tak samo smakuje, tak samo pachnie. I myślę, że receptura jest taka sama, tak? Bo sól, woda i drożdże, nic więcej. A u nas chyba tak samo, co na Ukrainie, co na Białorusi. No. Taki sam chleb, biały i tak. Okrągły. Gdybym ja miała możliwość zebrać tak ekipę, tak, żeby wypiec ten chleb, no to po pierwsze bym tak samo mówiłam. To by były na pewno jakieś różne kultury, tak? I to by było tak, że na przykład, tak jak Mikołaj, bardzo mi to się spodobało, że chleb to miłość, tak? Bo każdy zna, co to jest chleb, tak? Każdy je chleb, każdy lubi chleb. Bez chlebu w ogóle nie ma życia. I nieważne, jaki by to był kształt, najważniejsze, że wszyscy razem, to by wyszło po prostu samo z siebie, tak? By każdy go robił i jaki by kształt wyszedł, taki kształt byłby najlepszy. O tak odpowiem. Ja sobie od razu wspominam, że idę do sklepu i kupuję taki chleb i zjasławski on się nazywał, kosztował złotych 20, nie? No to było na Ukrainie, tak wiadomo. I to był zawsze taki ciepły, chrupiący, ciemny chleb. Ja nigdzie więcej takiego chlebu nie spotykałam, nie? To był po prostu najlepszy chleb w moim życiu. I zawsze jak ze siostrą wracałyśmy do domu, to po drodze już gryźliśmy ten chleb, nie? Bo on był tak dobry, że po prostu masakra. I to jest pierwsze kojarzenie, nie wiem, naprawdę. No, ale... Z rodziną, nie wiem czemu, że to jest takie połączenie, że się połączamy, tak? Jak bierzemy cały chleb, no to każdy z jednej strony, tak? Nie tak, że kroimy, a po prostu bierzemy go i gryziemy, tak? I to jest właśnie najlepszy moment, że z piekarni wychodzi się po prostu pierwszy gryz i że mówisz, wow. Fantastyczny. Ja to powiem, to jak mama na mnie krzyczała, bo ja już szedłem z tym bochankiem i gryzłem normalnie ze sklepu, a później przychodziliśmy, już połowy nie było, nie? Mama patrzy na mnie. Dla mnie drugim domem. Tak, dla mnie pierwszym chyba domem, bo tyle lat jestem tutaj. Jak nawet gdzieś patrzę, czy chcę gdzieś wyjechać, mówię, że nie, kocham Polskę, zostaję tu już, kurczę, na zawsze. Tak. Dla mnie też Polska jest bardzo takim przytulnym, komfortowym miastem. Ja nigdy w życiu nie myślałam, że ja gdzieś wyjadę poza swoim krajem, tak? Ja jestem z Ukrainy, ja bardzo lubię, uwielbiam swój kraj. No i wiadomo, jak każdy człowiek czuje się najlepiej w swoim kraju, tak? Bo tam, no ty jesteś swoim, tak? Tam wszystko po twojemu. Ale z kolei na przykład w Polsce już jestem dość długo, z 8 lat, tak? No nie wiem, jakoś nie wróciłam jeszcze do tej pory do siebie, tak? Bo to jest naprawdę, to jest wszystko zrobione dla ludzi na przykład, ja tak uważam. To naprawdę szczęśliwi ludzie żyją. To jest wolność po prostu. Tak. Wolność, robicie kupujesz, to, co chcecie. Chcesz, zarabiasz sobie ile chcesz, tak? Nie wiem, masz jedzenie, które chcesz, ubranie, wszystko po prostu. Możesz pojechać, gdzie chcesz. No to jest taki wolny kraj. O. Wolność, tak, to ale jest najważniejsze. Nadzieję, że... Jak w kraju jest wolność, no to nie znaczy, że kurczę, musimy wyrabiać albo coś, nie wiem, rozrabiać, a po prostu szacunek, jeszcze raz szacunek, tak? Ja to w ogóle z Białorusi, to dla mnie to super. W końcu poczułem wolność. Mnie to właśnie te babci od razu wokół się. Oni to mają tyle różnych dekoracji, wszystkiego, przepisów od groma. Ten stary sprzęt, który używają. Robią, po prostu nie patrzą. Nawet na przepisy nie patrzyli, po prostu robili i wszystko wychodziło im pyszne. Naprawdę super. Bardzo ładne. Te ładne chleby udekorowane, listki, wszystko, kwiatki w chlebie. Albo jak koguto zrobili, tak, z chleba. Ja bym nawet nie pomógł, tak. Ja nawet gołębie, tak? Nie, wszyscy razem, tak, nie wiem. Mi się wydaje, że to po prostu nas wszystkich naraz, tak, nie wiem. Każdy ma swoją kulturę, swoją, nie historię. Wiem. No tak jak rodzina, tak? Jak robimy chleb, no nie wiem, to tak samo, tak, kurczę, i mama, i siostra, i tutaj tak samo, taka rodzinka się zrobiła. Dokładnie. Każdy i tak cieplutko, i tak, nie wiem, po prostu czujesz się jak w domu. A dla mnie na przykład kojarzeniem najbardziej takie
co zapamiętałam, tak? To jak Mikołaj opowiadał tą historię od samego początku, tak? Że we Francji się zebrali z Jerozolimu i właśnie wypiekali taki chleb. Ja nigdy wcześniej tak nie myślałam o takich właśnie, no nie widziałam takich filmików, nie? Że ktoś coś takie wymyśla sobie, planuje, po co to robić i w ogóle. I najpierw jak Mikołaj opowiadał tą historię, nie myślę, aha, dobrze. A tu jak przyjechałam po prostu, bo byłam w tym klimacie, tak? Jak wszyscy robią to samo, nie wiem, każdy różnie, każdy coś opowiada, każdy jakiś inny, ma jakieś swoje momenty, nie wiem, fajne historie opowiada razem z tym, tak? I to po prostu jakoś łączyło ludzi i po prostu czujesz taką siłę i moc, nawet jak nie umiesz może tego robić, a czujesz takie wsparcie. I no nie wiem, naprawdę, to jest taki chleb miłości, tak jak powiedziałeś wczoraj. To jest po prostu... Będziemy pamiętać to naprawdę na całe życie chyba w serce, tak jak powiedziałeś, tak? Że w sercu na pewno będziemy to trzymać i kurczę, może kiedyś tak samo zbierzemy ludzi, tak? I kiedyś będziemy opowiadać, że właśnie robiliśmy wszyscy razem. Od mega serca pomysł. Wszystko było. A wy właśnie mówicie, że wszyscy się różnimy, nie? A jak cały czas robimy wszystko razem, to mi wydaje się, że my w ogóle się nie różnimy. Jesteśmy wszyscy po prostu jednakowie, zgrani. I nie ma takich różnic kultur, mnie też nawet wydaje się, że nie ma takiej różnicy po prostu. Razem wszystko robimy i nie czuję, że tu jest Ukrainka, tu jest Turkmenistanka, tu Białoruś, a tam Polacy, nie? Jesteśmy po prostu jakoś nie razem. Jesteśmy ogóle... silni. Tak. I w ogóle nie czuję, żebyś w jakikolwiek sposób różniliśmy się.